Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić, jak użytkownicy iPhone'a 3GS mogą sprawdzić, czy mają stary stary Botrom lub nowy Botrom. Jak wiadomo, przy nowym Botromie można zrobić tylko jailbreak tethered, czyli na uwięzi. A przy starym Botromie można zrobić jailbreak untethered, czyli na wolności, bez używania just bot tethered. I tak, najłatwiejszym sposobem, są różne sposoby, oczywiście, jest na przykład można prowadzić iPhone'a w DFU i szukać tam w plikach różnych, można też i detektor użyć, co dla niektórych może być skomplikowane, jak myślą, to najłatwiejszym jest RedSnuff. RedSnuff już jest od kilku wersji, czyli pokażę mniej więcej od, jak widać, RedSnuff od wersji 0.9.14 beta 2 już pokazuje nam, jaki mamy zainstalowany iOS, czy stary Botrom, czy nowy Botrom. Teraz Wam to pokażę. Jak widać, iPhone 3GS. Oczywiście mój iPhone jest teraz po jailbreaku, ale to bez różnicy, czy jest jailbreak, czy nie. Jak widać, A1303. I teraz podłączamy iPhone'a. Oczywiście kablem USB pod komputer. Komputer to laptop z Windowsem 7, 64 bit. Jak widać, już jest iPhone podłączony. Możemy go sobie położyć byle gdzie. No i teraz odpalamy RedSnuff. Teraz odpalimy RedSnuff 9.14 beta 2. Oczywiście są dwa sposoby odpalenia tego programu. Znaczy można odpalić podwójnie kliknąć lub w większości przypadków trzeba wziąć drugim prawym przyciskiem, wcisnąć i uruchomić jako administrator. W moim przypadku nie potrzebuję tego, bo dwa razy jak klikam, tak samo mi się otwiera. I teraz naciskamy jailbreak. I jak widać, jak tutaj widać, połączono iPhone 3GS, mam najnowszy 601 Old BR, czyli Old Botrom. To już tak od tej wersji. No i później następne wersje już bardziej są rozbudowane, czyli beta 15, ten 0915 beta 1, 0915 beta 2. 0.9.15 beta 3 pokazują to samo, czyli jaki iPhone jest podłączony, czy nowy, czy stary Botrom, i jeszcze pokazuje nam, jaki mamy zainstalowany baseband, czyli tak zwany BB. Pokażę na przykład na tym exe, klikamy jailbreak i jak widać, połączone iPhone, nawet już nazwę też pokazuje całą, 601 Outboard, przy najnowszym iOS jest to taki BB 05.16.07. No i jeszcze ostatni, klikamy jailbreak i jak widać, połączono. To jest ważne dla osób, które mają iPhone 3GS i chcieliby zrobić jailbreak nie na uwięzi, tylko już na stałe. Że przy każdym wyłączeniu czy włączeniu iPhone'a jailbreak będzie. Podłączajcie swoje iPhone'y, sprawdzajcie. Życzę miłego jailbreakowania. Oczywiście przy 601 tak na moje oko, na moje zainstalowane tweaki różne, płatne i niepłatne. Około 70-80% tych rzeczy z CD działa. Już bez żadnych problemów. Myślę, że pomogłem. Do usłyszenia.